Cześć, witamy Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie od podcastów. Dzisiaj podcast Night's Talk, wywiad dokładnie, jest z nami Rafał jak zwykle. Witam serdecznie. I dzisiaj będziemy gościć w naszym programie Dominikę. Witamy Cię bardzo serdecznie. Cześć. Która pochodzi oczywiście z Malborka, jest cosplayerką, rekonstruktorką historyczną, jak to można powiedzieć, prezenterką Fire Show. Tancerką. Tancerką najlepiej, znaną też ze współpracy z grupą Nihilium i Bractwem Rycerskim Chorągiew Ziemi Malborskiej. Chyba wszystko powiedziałem. Albo później jeszcze coś tam dodamy. Nie, można powiedzieć, że wszystko. Oczywiście to tak tylko z zawodowych kwestii, tak. Ale dzisiaj porozmawiamy w pewnym sensie o pasji i zawodzie, a w szczególności o tym cosplayu. Więc na początek, Dominika, pytanie. Czym jest ten cosplay, którym się zajmujesz? O co chodzi w tej dyscyplinie? Cosplay to tak naprawdę artystyczne hobby, które polega na tworzeniu i odwzorowaniu jak najdokładniejszego stroju postaci fikcyjnej. Samo słowo cosplay to jest połączenie cos, czyli kostium, oraz play, czyli gry aktorskiej. Więc cosplay to nie jest sam w sobie strój, ale również wcielenie się w daną postać fikcyjną. Okej. To w sumie tak jeszcze, czy różni się cosplay czymkolwiek z tą rekonstrukcją, którą widzimy właśnie przy zamku, tak jak właśnie chłopaki stoją w strojach rycerzy? Czy to można nawet podłączyć pod jakiś w sumie cosplay? Tak, można to podłączyć. Mam nadzieję, że żaden rekonstruktor się na mnie nie obrazi. Różnica jest taka, że rekonstruktorzy używają ikonografii, a cosplayerzy używają obrazków referencyjnych. Czyli Nie na można, ich podstawie tworzą stroje. powiedzieć, że rekonstruktorzy to tacy cosplayerzy bez internetu. Dokładnie. No to dobrze. Cosplayerzy 1970 tacy. Tak jest. Okej. Jak pojawiło się u Ciebie to zainteresowanie taką formą sztuki? Skąd to się wzięło? Tak naprawdę od dziecka jestem fanką gier komputerowych i fantastyki. Już jako dziecko wcielałam się w różne postacie razem z rodzeństwem, robiłam swoje pierwsze stroje z prześcieradeł i firanek, a potem jakby przerodziło to się bardziej w taką pasję, jak zaczęłam jeździć na różne eventy takie cosplayowe. I tam po prostu jak zobaczyłam pierwszy raz w życiu cosplayera, to zrobił na mnie takie wrażenie, miał tak pięknie dopracowany strój, że po prostu też tak chciałam. No To właśnie, dało taką inspirację. zaczęło się od prześcieradła, później była inspiracja. Jak to zrobić, żeby ten strój cosplayowy był tak udany? Jak zaplanować takie przebranie? Możesz opowiedzieć więcej o tym? Tak, oczywiście. Najlepiej jest zastosować zasadę od ogółu do szczegółu, czyli najpierw poszukamy sobie obrazków referencyjnych z wybraną już wcześniej postacią. Pomoże to nam na pewno sprawdzić, jakie elementy potrzebujemy, skupić się na tych szczegółach, żeby jak najlepiej odwzorować tą postać. Też na tym etapie dobrze jest zaplanować sobie budżet, bo jak wiadomo, cosplay to nie jest tanie hobby. Następne etapy planowania pracy to jest skupianie się po prostu na poszczególnych elementach strojów, dopracowywanie ich i tworzenie tego cosplayu, szukanie też materiałów. Ale oprócz stroju, bo strój oczywiście jest najważniejszym elementem, trzeba również skupić się na takich rzeczach jak charakteryzacja. Na przykład tutaj mam na myśli jakieś specyficzne tatuaże, jakieś blizny, jakieś soczewki, żeby jak najlepiej się też wcielić w tą postać. Tylko też jak mówiłam na samym początku, cosplay to nie jest tylko strój, ale również wcielenie się w tą postać fikcyjną, to trzeba również zastanowić się i przeanalizować charakterystykę tego bohatera, którego odgrywamy. Jego jakieś specyficzne gesty, mimikę twarzy. I wtedy to sprawia, że ta postać jest faktycznie autentyczna. Super Okej, sprawa. ja bym jeszcze podciągnął ten temat, jeśli chodzi o wchodzenie w rolę, bo na początek mówiłaś też, że oczywiście strój ważna sprawa, ale też i trzeba wejść w tą rolę, być pewnym takim jakby aktorem. I tak na przykładzie dwóch aktorów, mamy Ramiego Maleka, który w wywiadzie z Grahamem Nortonem, w programie Grahama Nortona powiedział, że grając Freddiego Mercurego, wolałby w normalnym życiu być tak naprawdę Freddiem niż samym sobą.
A też i druga postać, czyli Jim Carrey grający Andy'ego Kaufmana w filmie Man on the Moon. Andy Kaufman, czyli koleś, który był komediantem. Po prostu Jim Carrey był i stworzył jakby nagrania jeszcze z nagrywania tego całego filmu. I stworzyli taki film na Netflixie Jim i Andy, w którym to pokazali, jak bardzo wszedł w tą rolę. I dosłownie przez cały czas, czy przychodził na plan, czy wracał do domu, ciągle był tą jakby postacią. Jak to wychodzi u ciebie? Czy w połowie jesteś sobą, czy w 100% wchodzisz w tą rolę tej postaci? Jak to ogólnie u ciebie to wygląda? U mnie tak to wygląda, że wchodzę tylko w tą rolę wtedy, kiedy jest to potrzebne, czyli tylko na konwentach fantastyki. Jednak dla mnie to nie jest jeszcze tak odgrywanie filmów, jakbym lepiej się odgrywa takie postacie, powiedzmy, na LARPach. To jest dla mnie coś, co się bardziej jestem w stanie wczuć niż w cosplay. Mogłabyś rozwinąć ten skrót? LARPy ogólnie są to takie gry terenowe na zasadzie RPG-ów, które mają swoją fabułę, historię. Są często robione na podstawie znanych opowieści czy książek. Na przykład tutaj jest Wiedźmina, jeden z najsławniejszych LARPów w Polsce i motywów w ogóle. No to tam często ludzie wcielają się w różne postacie, czy w elfy, czy w Wiedźminów, i tam faktycznie odgrywają swoje postacie, nadają im osobny charakter. Te stroje tam są bardzo mocno dopracowane. Jest bardzo dużo LARPów u nas w Polsce i też teraz coraz więcej się po prostu rozwijają, powiedzmy. A także, która taka postać najbardziej ci się podobała, w którą wszedłaś w rolę? Taka, która byś przykładowo cenisz ją i najbardziej ci się podoba, tak? No, ja jestem fanką wariatek, także uwielbiam i Harley, i Jinx z Lola. Okej. Wspomniałeś wcześniej o tym, że cosplay to nie jest tania zabawa. I właśnie zastanawiam się, jak można zostać cosplayerem, to po pierwsze, czyli jakie trzeba mieć cechy i umiejętności, żeby to zrobić, ale z drugiej strony, czy istnieją jakieś takie grupy cosplayerów, które na przykład wymieniają się strojami, albo może są jakieś takie fora, gdzie można troszeczkę taniej dostać pewne rzeczy, albo po prostu właśnie się zamienić w ramach potrzeb. Dziś cosplayerem także może zostać tak naprawdę każdy. Tutaj brak umiejętności, czasu czy materiały nie stanowią już takiego problemu, ponieważ cosplay już jest tak szeroko rozwiniętą dziedziną sztuki u nas w Polsce, że materiały są już coraz bardziej dostępne. Jest też kilka firm, które specjalizują się w wytwarzaniu gotowych strojów, więc jak ktoś nie ma czasu ani umiejętności na zrobienie własnego, to może po prostu zakupić czy z Doki Doki, czy UWW Cosplay, na AliExpressie, w Shenie, Wishu, czy na samym Vinted jest bardzo dużo cosplayi. Istnieje też wiele grupek na Facebooku, które są grupą wsparcia dla cosplayerów z całej Polski. Na nich można zarówno wymieniać się cosplayami, pytać o porady, kupować rekwizyty, sprzęty, materiały. No wszystko, można się o każdą rzecz tam zapytać. Cosplayerzy to też jest bardzo otwarta grupa i chętnie po prostu się dzielą ze sobą. A ty swoje stroje wykonujesz sama, na przykład szyjąc na maszynie, czy również zakupujesz poszczególne części z internetu i kompletujesz to wszystko? Pół na pół. Niektóre stroje robiłam od zera sama. Swój początkowy, pierwszy cosplay kupiłam z internetu. No od czegoś trzeba zacząć. No i też peruki zawsze kupuję z internetu. Jakoś sama bym się tego nie podjęła do zrobienia. A słuchaj, jakie są takie najciekawsze imprezy w Polsce, na których możecie się jakby pokazać? Bo na pewno taką jedną imprezę, którą najbardziej kojarzę, to jest Pyrkon, ale jakie są też inne imprezy, które są w Polsce i warto na nie przyjść? No imprez w całej Polsce jest cała masa, tak naprawdę każde większe miasto ma swoją imprezę. Nawet tutaj u nas w Gdyni niedługo będzie konwent 24 lutego, Remekon, na który też warto się udać. Jest to taki mniejszy konwent, ale ma swój po prostu klimat. W ogóle dużo mniejszych konwentów jest wartych do odwiedzenia. Na przykład też Kapitularz w Łodzi. Jest cała masa tego. Wystarczy wpisać w internecie i wszystko się pojawi.
My tutaj często rozmawiamy o różnych inicjatywach lokalnych w Malborku, bo rzeczywiście w tym momencie mieszkasz w Trójmieście, o ile się nie mylę, ale znamy się z Malborka, więc powiedz, co sądzisz o tym, czy taka impreza związana z cosplayem miałaby rację bytu w Malborku? Bo kiedyś była taka impreza, nazywała się Krzyżakon i czy twoim zdaniem reaktywacja takiej imprezy mogłaby się tutaj powieść i udać? Oczywiście, że tak. Krzyżakon jak na swój pierwszy event odniósł ogromny sukces w Malborku. Miał też bardzo duży rozgłos i szkoda byłoby tak jakby marnować taki potencjał, więc trzymam kciuki, że ktoś zajmie się szybką reaktywacją. My również mamy taką nadzieję. A jakie poza samą prezentacją strojów, jakie zagadnienia między innymi są na takich konwentach podejmowane? Zależy od Chyba się z tym konwentu. podzielę. Kilka właśnie rodzajów konwentów. Są konwenty, które dotyczą tylko i wyłącznie gier, takie, które zajmują się bardziej anime i mangą. No i są podejmowane tam różne inicjatywy, są konkursy różne, są gry, zabawy, panele dyskusyjne, często są koncerty, występy. Okej, czyli cały pakiet różnych atrakcji, można tak powiedzieć. No, nudzić to, co tam nie będzie na pewno. To nie wątpimy, w to nie wątpimy. Powiedz mi, bo na początku Maciek przedstawił ciebie i powiedział o pewnych twoich pasjach, mniej lub bardziej związanych z cosplayem, który wykonujesz, między innymi o rekonstrukcji historycznej i o fire show, o byciu tancerką fire show. Mogłabyś więcej opowiedzieć o tych pasjach, na przykład czy bycie cosplayerką w jakiś sposób pomaga w tamtych pasjach albo wiąże się z nimi w jakiś sposób? Bardziej na odwrót to działa. Bycie tancerką w grupie ogniowej dało mi taką swobodę, powiedzmy, i rozmowy z ludźmi. I tak jak tańczysz przed publicznością, gdzie jest nawet kilka tysięcy osób na widowni, to potem nie masz problemu ubrać jakiś strój i też porozmawiać z ludźmi innymi i się pokazać, czy wyjść na scenę. Więc to jest duży plus tego hobby. Oprócz tego też jestem rekonstruktorką i zaczęłam regularnie ćwiczyć łucznictwo oraz walkę na miecz i tarczę. Super sprawa. No właśnie, czyli jak widać, różne zainteresowania się nie wykluczają. Tak, i wszystko tak jakby z siebie uzupełnia, bo też sam fakt, jeśli pozujesz do zdjęcia z łukiem, no to przynajmniej wiesz, jak go trzymać. To prawda. Czyli takie profesjonalne wzorowanie roli. Super sprawa. My powoli, powiem szczerze, będziemy kończyć, ale myślę, że jeszcze jedno tradycyjne pytanie, które musimy tutaj zadać. Tak. Maćku, przekazuję głos do studia. Tak, czyli tradycyjne ostatnie pytanie dla naszego gościa, czyli twoje ulubione miejsce, czy to turystyczne w naszym takim regionie? No, ja swoje serce oddałam całkowicie Malborkowi i naszemu pięknemu zamkowi. I polecam wszystkim, jak ktoś jeszcze nie był, to musicie przynajmniej raz w życiu pojechać do Malborka i zwiedzić cały zamek. Chyba 4 godziny zwiedzania, o ile się nie mylę. To takie minimum, któregoś razu właśnie tutaj tak. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę to ten zamek można zwiedzać i zwiedzać. Oj tak, i jaką ma piękną zbrojownię. To prawda. Kiedyś może się wybierzemy w ramach naszego programu na zamek. Tak. No dobrze, Dominika, bardzo dziękujemy Ci za tą krótką, ale jakże treściwą rozmowę. I może jeszcze na koniec, czy chciałabyś przekazać pozdrowienia dla kogoś szczególnego? Dla mamy, taty, babci. Nie. Pozdrawiam wszystkich Malborczyków i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Miłego dnia i słyszymy się niedługo.